Zamykam oczy i odcinam się od wszystkich spraw. W śmieciach umysłu tlą się iskry marzeń z tamtych lat. Tak wiele razy upadałem, przemierzając ten syf. Obiecywałem, przecież będziesz ze mnie dumna jak nikt. Mijają lata, dni, ciągle nic. Ciągle pytasz mnie, jak to jest wierzyć w coś, co już nie wierzy prawie nikt. Do czego nauczyłaś mnie, wyryte w sercu mam. To kilka słów, a dla mnie w życiu najważniejszych spraw. Przyjaźń, szczerość, pasja, prawda, te wartości, które mam. Wiara, walka i odwaga, oby nie zabrakło nam siły przejść przez przeciwności, wątpliwością wrócić w pył. Jeszcze będziesz ze mnie dumna, obiecuję ci to dziś, wiem. Bo mimo wszystko, wszystko. Mogę nazwać to sukcesem, że w ogóle tu jestem. Mogłem przepaść z kretesem, być na marginesie marginesem. Mogłem robić rzeczy podłe, byle napełniać kieszeń. Co złe, a co dobre, to ty wyjaśniłaś mi najlepiej. Z perspektywy czasu wiem, mam wiele nieodrobionych lekcji, zaniedbanych spraw, zastany stan, przegrany czas. Nie jedne kwestie, lecz wygrany fakt. Mam ukochany fakt, w którym od wielu lat chcę być najlepszy. Kładę się spać wygrzany, tak mam to w stach, że jestem gdzieś tam, gdzie dotarli wszyscy wielcy. Wierzę nawet, nie docenią za życia, docenią po śmierci. Ale tracę wiarę, widząc kabaret wokół, a w środku się pieprzy. Mam talent, słyszałem, wielu tak twierdzi, lecz w realiach to się nie może potwierdzić. Otwieram mocnego pula, zabijam gula, czuję się jakbym był kiepski. Momencik, tu już nie chodzi o bycie MC. Mam ponad 30, gdzie żona, gdzie dzieci. Dużo pytań, mało odpowiedzi. Po prostu powiem tyle, że nie robię nic na siłę. Nieważne co przeżyłem, tylko co przeżyję za swej kadencji. Po matkach i babciach, kiedyś ten czas na batach w dojazdach. Czułem się jak postać ważna i gwiazda każda. Dupa mnie znała w tych miastach, słuchała jak się trafiała okazja. A najważniejsze kobiety w moim życiu nie miały pojęcia. Co to za jazda? Nie da, mówię babci, że dzisiaj mam wywiad. Kanał, na którym wróżki ogląda. Babcia mi mówi, że sukces to będzie jak będę. Jaka to melodia? Tam znają piosenki i tańczą. Myślałem, że bitwy, koncerty wystarczą. Ale dla babci nie byłem gwiazdą. Chciałabym zająć się szkołą i pracą. Więc idę tą drogą okrężną, niełatwą. Babcia nazywa ją śmieszną gadką. Mówi, że wnuczek śpiewa piosenki o wielkiej karierze, nie mówi sąsiadkom. W sumie to tabu, nie mówi sąsiadom, że robię coś więcej niż wyższe studia. A ja nie spocnę, dopóki na ojce nie będzie się czuć jak na sansę. Bulwar, to będzie jak Robert Janowski. W końcu zaśpiewa kawałek mój pies. Od razu zadzwonię do babci, potem zadzwonię do niego. I gdzie jest mój cash? I będzie ze mnie dumna babcia. Uwierz, że w końcu mi wyjdzie ta sztuczka, bo wejdę do TV, naliczę ich za to. To właśnie nazywam metodą na wnuczka. Wszystko! Pod nas wszystko!